Hej, hej, tu Natalia. Dzisiaj idę na paznokcie, więc oczywiście nie śpię. Czekam. Znowu coś za szybą robią i mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak bardzo słychać, a najlepiej to w ogóle. Dzisiaj przychodzę do Was z pewnym portfelem i mam na sobie taki fajny sweterek, ale mi się pozaciągał, wiecie. Kupiłam go kiedyś w Lidlu i jest taki naprawdę fajny w dotyku, taki milutki. No ale tylko po domu, bo to strasznie widać, że jest pozaciągane. Pełny portfel jest z numerem 5. Więc nie przedłużając, bierzemy się za trapanko. Zobaczę jeszcze tylko, czy będziecie wszystko widzieć. Będziecie. Dobra. I drapiemy trzy takie same kwoty. Jest 60, 200, 500, 5000, 100, 2 miliony, 100, 30, 150, 200, 50 tysięcy i 60, czyli tutaj nic nie ma. Dzisiaj na obiad robię zupę meksykańską. Jest naprawdę przepyszna. Tutaj szukamy dwóch identycznych, a w następnym odcinku będę chciała Wam tak powoli zacząć pokazywać, co kupuję na święta pod choinkę dla mojej rodziny. Mam nadzieję, że to taki niegłupi pomysł, bo może ktoś z Was nie ma w ogóle pojęcia, co kupić i może komuś pomogłabym w podjęciu decyzji. Na razie nie mamy nic takiego samego. Walizka i banknoty. Moneta i banknot, czyli pusto. I ostatnia gra. Także napiszcie mi w komentarzu, czy to jest dobry pomysł. Jeżeli powiecie, że tak, no to w następnym odcinku zacznę Wam wszystko pokazywać. Bo oczywiście to już jest listopad, ja zawsze w listopadzie kupuję prezenty, żeby nie zostać z tym na grudzień. Jak każdy zalatany, wszyscy się pchają, wykupują, matko kochana, wszystko drożeje dwa razy tyle, tym bardziej właśnie takie rzeczy dla dzieci, te zabawki do reklamy idą i nie wiem. I mamy tak, szukamy 12, 31, 32 i 10, a mamy na razie 33, 14, 29 i 21, czyli na razie nic nie mamy. Następnie jest 15, 26, 8, 22, też nie ma, 16, 23, 9, 7, 2, 4, 18, 34. No i co? No i pusto. Zobaczcie, jakiego mam ostatnio pecha. 28, 5 i 24. Naprawdę ostatnio mam niesamowitego pecha. Dobra. Bo nic nie mogę wydrapać. M i G. Pustaczek. Ojejku. No trochę przykro. Ale bywa i tak. Czekajcie. Zaraz sobie coś pogrzebię w moich strapkach. I jeszcze coś dorzucę na pocieszenie. Bo oczywiście mam tych zdrapek dużo, dużo, dużo. Ale tak. Serio. Dużo, dużo. Więc sobie coś tutaj wygrzebię i popróbujemy dalej. Co bierzemy? 500 tysięcy w banku weźmiemy.
No. Zobaczymy, czy to uratuje sytuację. Bo to jest pustak i leci do kosza. A szkoda, bo ani wielka krzyżówka na ostatnio, jak drapałam, nic nie dała. I to też nic nie dało. Szkoda. 500 tysięcy w banku z numerem 4. Tutaj szukamy złota bądź banku albo wygrywających po prostu liczb. I mamy tak 9, 3, 30, 39 i dwójeczkę. I tu mamy co? Mamy trójkę. O, jak fajnie, zobaczcie. Już nie jestem w totalnym minusie, warto było szaleć, tak? 18, 12, 37 i 5. Następna to 6, 24, 1 oboczek i 38 też obok. 33, 14, 21, 11, 7, 8 też oboczek, 35, 31 też oboczek, 4, 26 i 40 oboczek. Także jest trójka, więc zwrocik na pewno jest. I tu mamy, no dyszkę mamy. Ale dzisiaj cokolwiek mam, bo jakbym tylko tamtą zdrapała, no to znowu byłabym na zero. Także się cieszę nawet z tej dyszki. Fajnie, że wpadła. Podsumowanie szybkie. Na draping za 40 zł wróciło do mnie 10 zł spod trójki. No ale lepszy ryc niż nic. Także czekam na Wasze komentarze. Przypominam o zostawieniu subskrypcji. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to naprawdę nic Was nie kosztuje. A ja będę Wam mega wdzięczna i w przyszłości na pewno też zrobię kolejne rozdanie. Teraz będę robiła dopiero na 500 subskrypcji, bo stwierdziłam, że na każde 100, no to trochę tak wychodzi mnie drogo. Bo ja też te paczki staram się zrobić takie dobre, żeby komuś było miło, tak? A nie, że po prostu wrzucić, nie wiem, dwie zdrapki, czekolady i wysłać. Także no zostawiajcie te suby, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, za łapki w dół, też się nie pogniewam, bo znaczy, że byliście, obejrzeliście, a nie każdy lubi tego rodzaju filmy. Dobra, już Was nie zanudzam, lecę gotować zupę, a Wam życzę miłego popołudnia, dużo wygranych, żeby Wam szło lepiej niż mi, bo u mnie w tym momencie jest naprawdę masakra. Buziaczki, trzymajcie się, do następnego filmiku, pa, pa!